Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, tym razem już rozpakowana i jak widać w dużo lepszym humorze, w dużo lepszym nastroju niż w ostatnim vlogu, w którym Wam opowiadałam o tym, jak to wszystko tak naprawdę się zaczęło, gdzie nagrywałam Wam takiego powiedzmy vloga z mojej podróży do szpitala, więc jeśli nie widzieliście i chcielibyście zobaczyć ten początek, jak to wyglądało, to postaram się nie zapomnieć i podlinkować Wam ten film tutaj. A dzisiaj już szczęśliwa, rozpakowana, spokojna, chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak wyglądał mój drugi poród. Myślałam też, że sobie spiszę te wszystkie informacje, ale korzystając z momentu, postanowiłam szybciutko do Was usiąść i właśnie tutaj Wam tak spontanicznie opowiedzieć, ale myślę, że o niczym nie zapomnę, w końcu to świeża sprawa. Kto oglądał poprzedniego vloga, no to na pewno już się zorientował i wie, że moja ciąża była już, jak to się mówi, po terminie. Już to była ciąża po terminie. Córeczka moja ukochana Melania zresztą nie spieszyła się, żeby wyjść na ten świat. Także no tak wyszło, że musiałam się zgłosić do szpitala w celu indukcji porodu, co właśnie wiązało się z ogromnym stresem. Wstawiłam się do szpitala, wybrałam szpital Kopernikus Świętego Wojciecha na Zaspie w Gdańsku. Jeśli byście chcieli film o tym szpitalu, o tym jak tam było, żeby Wam trochę poopowiadać, to z chęcią taki film dla Was nagram, bo generalnie szpital naprawdę 10 na 10 i wszyscy, którzy tam pracują, cudowni byli, więc to już swoją drogą. Natomiast właśnie pojechałam na przyjęcie i to była sobota. I tego dnia też mnie przyjęli na oddział. Kiedy mnie przyjęli na oddział, zrobili mi badania krwi i wszystkie takie inne potrzebne rzeczy. Więc nie był to poród spontaniczny, tak? Musiałam się stawić do szpitala. Natomiast no, skończyło się, zaraz Wam opowiem jak. Ale samo przyjęcie było nieco stresujące. Ja też chciałam spędzić poranek jeszcze w domu, więc jedliśmy sobie wspólnie śniadanko z moją córeczką, tutaj Lili z mężem. Nie chciałam jechać z samego rana, chciałam jeszcze na spokojnie przeżyć ten właśnie poranek i później mój mąż mnie właśnie odwiózł. Aż z łezką w oku to wspominam, bo rozstanie było bardzo ciężkie, żeby tam pojechać, bo jednak wiecie, stres, nerwy, niewiedza. To nie jest to, że zaczynacie rodzić i już wszystko wiecie, nie ma czasu za bardzo, żeby myśleć. W porodzie indukowanym jest zbyt dużo czasu, żeby myśleć. Ja nie lubię tak dużo myśleć, ja jestem zadaniowa, lubię, wiecie, mieć... Już się zaczyna, jadę, robię to. A jechałam i nie wiedziałam tak naprawdę nic, co naprawdę było dla mnie dużym stresem. No i niestety stało się tak, że w sobotę, jak przyjechałam do tego szpitala i zostałam przyjęta na oddział, to tak naprawdę już nie zrobiono mi nic, więc jakbyście się wybierali na Zaspę właśnie na indukcję, to polecam być na 8 rano, już najlepiej na oddziale, albo wieczorem, ponieważ dopiero na obchodzie właśnie lekarze się takimi rzeczami zajmują, już po prostu nikt nie przyszedł. Więc jedyne, co mogłam zrobić i co było tak naprawdę polecane w spóźnionym porodzie, no to to, żeby chodzić, więc wiecie, krążyłam po tym korytarzu. Chyba jednego dnia zrobiłam właśnie tego dnia 6500 kroków, po prostu chodzić. No ale nic się samo nie zaczęło. No i pierwszy krok taki w indukcji porodu, pierwszym krokiem jest cewnik Flowaya. Nie jestem pewna, czy dobrze mówię, ale potocznie mówiąc tak zwany balonik, który wypełnia się solą fizjologiczną i on ma za zadanie zrobić trochę 4 cm rozwarcia i wtedy właśnie jak już je zrobi, albo jest wyciągane, albo wypada sam, albo już poród się zaczyna, albo nic się nie zaczyna i dalsze kroki w indukcji są poczynane. Ja bardzo chciałam tego, żeby poród zaczął się samoistnie, to znaczy już po tym cewniku, po tym założeniu tego balonika, żeby wszystko poszło samo, po prostu afirmacje, chodzenie, kroki i tak dalej, więc jak tylko mi ten balonik założono, co było całkowicie bezbolesne, założono go o godzinie chyba 11 rano, tak parę godzin później zaczęły mi się skurcze. Wydaje mi się, że to było około godziny 15. Mój mąż przyjechał do mnie o godzinie 16 i miał właśnie taki kujący ból, takie typowe skurcze, ale one tak miały miejsce raz na godzinę, raz na 45 minut, bardzo były takie rozlazłe czasowo.
Ale mówiłam mojemu mężowi, ty się przygotuj dzisiaj w nocy, bo ja coś czuję, że to będzie noc albo nad ranem. Jakoś tak mam wrażenie, że wyjdzie. I wiecie, jeszcze sobie właśnie afirmowałam w łóżku, chodziłam, znalazłam obok klatkę schodową, więc chodziłam cały czas po schodach do automatu, tam gdzie była kawa, czekolada, byleby po prostu chodzić i wiecie, i te schody i tak dalej. I właśnie jak zaczęłam chodzić po tych schodach, to zaczął mnie właśnie boleć brzuch. Z czego się oczywiście bardzo cieszyłam, no bo jakby o to chodziło, żeby te skurcze się zaczęły samoistnie, no bo jak już są skurcze i już jest jakieś tam rozwarcie, to już jest wizja na to, że wszystko pójdzie zgodnie z naturą i wszystko się fajnie uda. W związku z czym, czekajcie, mój mąż był u mnie, okej, i pojechał około tam, nie wiem, 18, załóżmy do domu przed 18. I ten cały balonik wypadł mi sam o godzinie 23 chyba 15. Więc ja już byłam naprawdę bardzo wystraszona. Chodziłam tam cały czas do położnych i mówię, że mam skurcze, że to tamto. O tej godzinie już nie było takiej położnej, wydaje mi się, takiej bardzo doświadczonej. Była taka młodziutka dziewczyna, która tam, a dobra, proszę się położyć, odpocząć, przespać. I w sumie nic jakby mi nie zasugerowała, nic mi, wiecie, nie powiedziała, że tak to może być, że to są jakieś tam konkretne skurcze, że potem może być coś innego. No jakby nie wiedziałam, jakby co jest dalej na rzeczy. Więc jak ten balonik mi wypadł, to bardzo się cieszyłam, bo dalej te skurcze czułam, natomiast one niestety zaczęły się wyciszać i wyciszały się tak do godziny 3 nad ranem. Od północy mniej więcej miałam je tak co 40 minut, 25, pół godziny, potem 45 minut i o 3 nad ranem już trochę byłam, przyznaję, zrezygnowana. Trochę było mi smutno, trochę sobie, wiecie, popłakałam, że jutro znowu nie będę wiedziała, co mnie czeka i tak dalej, bo skoro skurcze się wyciszyły, no rozwarcie jest, ale jakby nie ma tego postępu póki co i będę musiała przechodzić dalej do tej indukcji, czego bardzo nie chciałam. Oczywiście poród, który zaczyna się sam, jest mniej bolesny, przynajmniej tak z opisów, z doświadczeń innych rodzących słyszałam, no zresztą tak chciałam, no ale wiadomo, nie na wszystko, jak widać, mamy wpływ. Więc zasnęłam sobie o tej godzinie 3 nad ranem, już trochę zrezygnowana, ale jednocześnie, wiecie, no zrobiłam wszystko, co mogłam, tak? Chodziłam po schodach, waliłam te kroki, w zasadzie z tym cewnikiem to ja zrobiłam już, bo to była niedziela, 7,5 tysiąca kroków w niedzielę. Więc po prostu szaleństwo jakieś, do wieczora tyle zrobiłam, no ale wierzyłam, że jakby tylko to mi pozostało, tak, co można robić, można chodzić po schodach, właśnie chodzić, myć okna, sprzątać, tak, to są takie aktywności, które gdzieś tam mogą rozpocząć ten poród, więc co mi w szpitalu pozostało, tylko chodzenie, robiłam jakieś przysiady, jakieś ćwiczenia z jogi, wiecie, nogi na boki, naprawdę cudowałam tam, mimo tego, że tak naprawdę nie było nic niestety, ani piłki, ani niczego na indukcji, na tym całym oddziale patologii ciąży, więc korzystałam z czego? Z oparcia łóżka, robiąc przysiady przy ścianie, chodziłam pod prysznic i no różne tam rzeczy robiłam, wszystko co mogłoby mi pomóc. Więc tak zasypiałam, pamiętam o tej 3 nad ranem, wiecie, z jednej strony trochę zrezygnowana, z drugiej strony wiedziałam, że zrobiłam wszystko, co mogłam. Włączyłam sobie te afirmacje, jednocześnie strasznie płakałam, zresztą w ogóle bardzo dużo wtedy w szpitalu płakałam, wiecie, właśnie z tej niewiedzy, stresu i z tęsknoty za moją córką, bo ja tylko z moją córeczką Lili, która ma już teraz ponad 2,5 roku, rozstawałam się raz na noc, a tak zawsze ją usypiałam i to był dla mnie też bardzo ciężki moment, w którym zostawiam swoje, wiecie, dziecko, które już jest na świecie. Więc dużo się napłakałam i dużo mnie to nerwów kosztowało, jak widać, na samą myśl o tym, jak to było zasypiać bez niej, znowu mi się chce płakać. No ale wiedziałam, że muszę być, wiecie, dzielna, bo mam dla kogo, mam po co, mam dlaczego, no i mam cel, żeby wrócić, więc udało mi się jakoś zasnąć o tej 3 nad ranem. I o 5.30 mieliśmy KTG, bo KTG jest 3 razy dziennie, tam od któregoś tygodnia ciąży. Więc o 5.30 po pierwsze. No i jak te KTG przyszło, to już zaczęłam mieć skurcze. To była godzina 5.30, 6 i one zaczęły być właściwie nawet, powiem Wam konkretnie, bo mam to w aplikacji. Tak, ja sobie zaczęłam pisać od 6 rano i to było 44 minuty. Mówię, okej, znowu się zaczęło. A i właśnie ta położna, która przyszła do KTG podłączyć, pytała się, no i jak tam cewnik, tada. Ja mówię, że mi wypadł o 23. A czy jako to komuś zgłaszałam? Ja mówię, no, że tutaj takiej młodej, nie wiem, lekarce położnej.
Aha, bo mi nic nie przekazała. I ja mówię, no, że właśnie miałam skurcze do 3 nad ranem, ale że się wyciszyły, ale teraz obudziłam się, mam znowu. Ona mówi, tak, bo to są takie skurcze związane właśnie z tym cewnikiem, że jednak organizm chce to jakby wyrzucić z siebie, ale potem po kilku godzinach mogą się pojawić takie skurcze porodowe, czego nie wiedziałam, też o tym nie wyczytałam w internecie, a czytałam dosyć dużo, także znowu we mnie, wiecie, taka nadzieja urosła. Więc słuchajcie, od tej 6 rano, o 7 już było 20 minut, 7:20 12 minut, 7:50 6 minut 17 sekund. Także to, jak skurcze zaczęło postępować, to było niesamowite. Ja do końca nie wierzyłam, że to się już może rozpoczynać i poszłam, pamiętam, przed 8, właśnie 7 jakoś 50 do położnej powiedzieć, że mam skurcze co 6-7 minut. Ona mówiła, dobra, poczekajmy, aż będziemy mieli co 5. No wiecie, ja wiem, że ja porodówkę miałam obok, ale jednak to jest mój drugi poród, więc może postępować bardzo szybko. Plus mój mąż też musi dojechać, to było przed 8, więc miałam w głowie, że ją zawozi do przedszkola. Musi się, wiecie, zorganizować, chociaż co prawda ja właśnie czułam, że w nocy się coś zacznie lub rano. I już całe szczęście babcia, mama mojego męża, której jestem zresztą bardzo wdzięczna, przyjechała już w nocy spać do linii. Wstali oczywiście wszyscy sobie razem, bo jednak w nocy się nic nie wydarzyło, ale ranek już był taki spokojny i miała Lili opiekę i tak dalej, więc to było super. No ale dobra, dzwonię do mojego męża, już jak powiedziałam, położnie około 7:50, zawieź Lili na tą 9 do przedszkola i przyjeżdżaj do mnie, bo już się na pewno zaczyna. Mimo tego, że właśnie te położne takie, no pani przyjedzie, jak będzie co 5 minut, w ogóle wyluzowane, ale ja czułam w zasadzie, że to już jest ten ból, którego ja zaraz nie będę w stanie wytrzymać. Jedyne, co mi powiedziała, no to, że mam sobie podprysznic, no to fajnie. Bo pod prysznicem, wiecie, byłam 3 razy dziennie. No ale poszłam pod ten prysznic, no bo jakby nie miałam nic, co mogłoby mi pomóc, wiecie. No ja bardzo prosiłam, pytałam o piłkę, nie? No bo w rozwarciu też pomaga piłka, w zejściu dziecka, w ustawieniu się prawidłowego, w tych drogach rodnych też pomaga piłka, krążenie biodrami. Nie było tego, więc dopiero piłka była na porodówce, no ale... Okej, poszłam pod prysznic, gdzie spędziłam 40 minut, 8:40, to już była, bo już miałam takie skurcze co 5 minut, których już nie byłam w stanie wytrzymać nawet pod prysznicem. No ale tak, na tych najgorszych skurczach byłam sama, więc to, co mi pomagało, to opieranie się o ścianę prysznica. Prysznic miałam, wiecie, na tym drążku i lało mi się po prostu w plecy. Lała się woda w plecy, całe szczęście ciśnienie było mocne, dobre, więc naprawdę to mi dawało dużą ulgę. Kręciłam sobie tam biodrami, niby tam imitowałam, że jestem na piłce, starałam się robić to, co po prostu mogę pod tym prysznicem, żeby dziecku też pomóc się prawidłowo ustawić. Czekajcie, muszę się napić. Więc wyszłam do położnej, znowu powiedzieć, że już jest co 5 minut, no to ona, że mam się pomału pakować i zaraz będzie obchód. Obchód miał być o 10, więc powiedziałam, że nie wytrzymam do 10. Już mam takie bóle, w których nie jestem w stanie wytrzymać, więc już poszłam szybko dopakować te rzeczy, które mi zostały, chociaż spakowałam się już dużo wcześniej, bo czułam, że to będzie właśnie ten moment. I dzwonię do mojego męża, zanim on odebrał, to złapał mnie skurcz, więc mój mąż się przeraził, bo wyjeżdżając do przedszkola sobie pomyślał, dobra, ona mówi, że ja mam jechać do tego szpitala, więc jeszcze mam czas. A potem to, słuchajcie, ledwo tak naprawdę można powiedzieć dojechał, bo już byłam na porodówce z gazem, zanim on dojechał. No bo lekarz, całe szczęście obchód był trochę szybciej. Ja już chodziłam po korytarzu patrzeć, gdzie jest ten lekarz i teraz nie wiem, czy oni jakąś salę ominęli, ale zaraz do mnie przyszedł, za bardzo ze mną nie porozmawiał, bo wiecie, no skurcz co 5 minut, więc, który trwa minutę, więc nie byłam w stanie nic powiedzieć. Jedyne co, to powiedziało, zapraszam na badania. Tam zajrzał i jedyne co powiedział, to pani na porodówkę. Więc weszłam na tą salę porodową o godzinie 9:30. I całość naprawdę potoczyła się już bardzo, bardzo szybko, od tej 6 rano do 9:30, jak wiecie, nie wiem, no na pewno to była sprawka tego balonika, ale jakbyśmy byli w domu i ja bym o godzinie na przykład, że no 7:50, 7:30 byśmy się zbierali, bo to było co 12 minut, ale jak o 7:55 już było co 6, to my byśmy, ja nie wiem, nie zdążylibyśmy dojechać do szpitala, tak to by się szybko potoczyło, więc dobrze, że miałam, wiecie, przejście korytarzem naprawdę za drugą stronę, powiedzmy 4 metry mnie dzieliło od porodówki. Więc weszłam na tą salę porodową, położna mi tam pomogła jakieś podstawowe rzeczy przynieść, właśnie tą torbę porodową, więc fajny miałam podział, powiedziałam, że tylko potrzebuję torbę różową do porodu, resztę zostawiłam, wziął później mój mąż. I tak jak weszłam na tą porodówkę, tak pani powiedziała, że mam, położna powiedziała, że mam 8 cm rozwarcia, więc tak naprawdę już to była druga faza tak naprawdę porodu, bo za moment dosłownie zaczęły się bóle parte.
Ja wtedy pamiętam, że od razu prosiłam o znieczulenie, ale zanim zrobiono mi te badania, chociaż zrobiono je właśnie jak zanim mi wzięto na porodówkę, ale to był bardzo krótki okres czasu, to właśnie położna mówiła, że nie ma tych wyników, że jeszcze nie może mi podać i tak dalej, i tak dalej. Więc jedyne co miałam to gaz, ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi gaz pomógł. Tak jak rodziłam z pierwszą córką i po prostu wzięłam ten gaz, to od razu wymiotowałam, miałam zawroty głowy, źle się czułam i od razu go odstawiłam. Tak tutaj miałam go tak naprawdę prawie do końca porodu. Nie oczywiście jak już parłam, bo musiałam siły włożyć, wiecie, wydech w przeponę, w parcie, ale na pewno pomógł mi większość mojego porodu, jak nie prawie cały, na skurczach. Czułam na pewno jakąś tam ulgę. Więc zaczęły się te bóle parte, które no trochę trwały, bo 9:30 powiedziałabym do 12, więc takie 2-2,5 godziny malutka schodziła w dół, trochę na prawym boku, trochę na lewym boku, czego nienawidziłam, nienawidziłam leżeć podczas pierwszego porodu i teraz też mówiłam, że nie chcę, no ale położna mówiła, że muszę, bo mała musi się prawidłowo ustawić, więc trochę poleżałam, ale ponownie tutaj moją ulubioną pozycją, że tak powiem, była pozycja kolankowa, opierałam się o oparcie fotela na kolanach i po prostu schodziłam sobie w dół lub też kręciłam biodrami i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też dużo zawdzięczam sobie przygotowaniu. Miałam wydrukowane pozycje porodowe, masaże, jak mój mąż może mnie trzymać, bo o ile cała jakby lekarze i tak dalej na zaspie byli ok, tak moja położna widać, że była profesjonalistką, była taką już starszą lekarką, to tak była, wiecie, no była obecna na tym porodzie, poleciła też super uchwyt, czyli mój mąż na przykład na bólach partych i zresztą jak już rodziłam, też ściskał mi mocno tutaj w dole, co pomagało mi, bo tak to miałam wrażenie, że cię rozsadza mnie tak na boki, a to bardzo pomagało, jak mnie ściskał, więc z tym pomogła. Natomiast pamiętam, że ona sobie tak siedziała tyłem na komputerze, podchodziła, taka była trochę nieobecna, więc jakby ktoś potrzebował wsparcia takiego, wiecie, duchowego, czy jakiejś takiej mocnej obecności, czy byłby to jego pierwszy poród, to mogłoby być mu ciężko. Ja właśnie miałam, wiecie, wydrukowane to wszystko, jakby wiedziałam, w jakich pozycjach chcę, jak mi jest wygodnie. Czasem tam jej zaprzeczałam, ale jednocześnie mówiłam, że się z nią zgadzam, tylko po prostu, wiecie, no w tej fazie takiej, kiedy was boli, wszystko po prostu jest na nie. Więc trochę ustawiałam się oczywiście tak, jak mi mówiła, czyli na jednym boku, na drugim, co było straszne. No ale jakoś tam wytrzymałam, już bóle i tak były tak mocne, że nie mogłam sobie nigdzie wstawać czy chodzić, bo mój pierwszy poród był znowuż bardziej aktywny, bo jednak tego czasu było więcej, a tak ja sobie ten poród aktywny przeżyłam pod prysznicem sama, także tak to wyglądało. W końcu było już rozwarcie po chwili 9 cm i wtedy przyszedł anestezjolog i wtedy podano mi znieczulenie zewnątrzoponowe. Natomiast no, moja położna nie była za bardzo chętna, no bo już mówiła, że już jest 9-9,5, no wiecie już. Przy takim rozwarciu raczej się tego nie podaje. Ja wiem, że gdybym zacisnęła zęby, to bym przeżyła bez tego, bo znieczulenie mi zostało podane na godzinę, które trochę sprawiło, że poród troszkę zwolnił, to znaczy skurcze. Ale ja kompletnie nie czułam tej ulgi, tego znieczulenia, bo też dawka nie mogła być mi podana taka, żebym ja czuła sobie, wiecie, tam mega ulgę. Oczywiście to była ulga, powiedzmy, ból był 8,5 na 10, gdzie wcześniej 10 na 10, więc jakaś to ulga na pewno była. Natomiast nie było to to, jak miałam z pierwszą córeczką, czyli miałam podane znieczulenie, wiecie, na 4-5 godzin, rozwarcie się robiło, ja sobie leżałam, odpoczywałam, tutaj cały czas mnie bolało, więc no mówię, była ta ulga, ale naprawdę bardzo, bardzo maleńka. Po czym właśnie położna stwierdziła, że no nie ma sensu, bo rozwarcie już jest, więc została mi podana oksytocyna, która tak naprawdę zadziałała, ja mam wrażenie, w kilka minut, bo była to mniej więcej godzina 12:30. I wtedy jak już została mi podana oksytocyna, to przyszły oczywiście te najgorsze bóle, ale kiedy czułam, że już te bóle parte są i wiecie, i po prostu położna mówiła, że już możemy spróbować właśnie przeć, bo rozwarcie jest, oksytocyna działa i tak dalej, powiedziałam, że chcę się odwrócić właśnie znowu na tą pozycję jakby od tyłu. Oczywiście położna się zgodziła, zresztą no, nie miała jakby przyczyny, żeby się nie zgodzić. Ja się po prostu stwierdziłam, że chcę się odwrócić, więc się odwróciłam. Też nie byłam pod nic podłączona, więc jakby, byłam podłączona pod kroplówkę i to było też super, bo ja podczas pierwszego porodu ciągle piłam, ciągle mi było sucho i tak dalej, suche usta, a tutaj czułam się naprawdę dobrze, czułam, że mam dużo sił. Nie wiem, czy to też kwestia czasu, że jednak ten poród
w sumie był krótki, czy tej kroplówki, czułam, że mam nawilżone usta, jest mi tak ogólnie lepiej, więc to było super. No i dobra, odwróciłam się i słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że jak poczułam, że mała jest już w kanale rodnym, że ona już mi tutaj jest po prostu bardzo nisko, wtedy położona jeszcze się zapytała, czy chcę dotknąć, no to oczywiście, że chciałam i jak dotknęłam i poczułam tą główkę, to naprawdę czułam, że to jest moment i muszę wam powiedzieć, że chyba takich naprawdę mocnych takich ostatnich skurczy, kiedy już musiałam ją wypchnąć, no było, wydaje mi się, że z sześć. Sześć takich naprawdę najmocniejszych, gdzie właśnie z moją córką z 20 minut parłam, tak żeby ona już wyszła, będąc w tym kanale nisko. A tutaj to było z sześć takich moich właśnie, mojej takiej siły i wiecie, i małej też, i po prostu wyskoczyła. I jakby ja się tego zupełnie nie spodziewałam, być może położna wiedziała, ale tak jak mówię, ona była tak małomówna i mało mówiła, że no nie usłyszałam tego, że jakby już jesteśmy na końcówce, już pani zaraz urodzi, więc nie wiedziałam, po prostu parłam czując tą główkę, myślałam, że to jeszcze będzie ileś trwało, że pewnie się jeszcze odwrócę, położę, czy tam usiądę bardzo nisko jak Ala na krzesełku, bo tak de facto myślałam, że urodzę. A tutaj urodziłam tyłem, także jestem kompletnie w szoku, że to się tak wydarzyło. Mój mąż też nie spodziewał, że ona po prostu tak szybko wyjdzie. No ale tak jak położona później mówiła, że po prostu organizm pamięta, że jest to krótki odstęp czasu, bo urodziła się tak naprawdę 2,8 miesięcy po pierwszym porodzie. I malutka urodziła się o godzinie 13:07. Także od tej 9:30 do 13:07 to jakoś 4,5 godziny, no ponad 4 godziny. Pierwszą urodziłam godzin 10 na porodówce, więc jest duża różnica. Na pewno muszę wam powiedzieć, że był to poród, ja bym powiedziała, że bardziej bolesny przez to, że no, znieczulanie mi nie pomogło i jakby był bardzo intensywny, ale jednocześnie przez to, że on był taki szybki, naprawdę ta 9:30... Ja mam wrażenie, że nie dowierzam jeszcze, że ona tutaj jest, że już ją urodziłam, bo to tak szybko zleciało od tej 8, 9:30, sala porodowa, już gaz, już po prostu 8 cm, zaraz 9 i tak naprawdę ona wyskoczyła, więc pod tym względem zdecydowanie lżejszy był poród drugi, mimo tego, że właśnie bardziej bolesny, bo mniej sobie, wiecie, miałam szansę odpocząć, no ale poród też nie jest od tego, więc jakby szybkość, intensywność, to jak to poszło, no to zdecydowanie poród drugi. I ten właśnie był dla mnie, można powiedzieć, łatwiejszy. No i bardzo się cieszę, że to się tak wszystko potoczyło. Także to, co też po porodzie było najpiękniejsze, to to, że na zaspie jest bardzo dużo czasu po porodzie, więc jak tylko urodziłam, odwróciłam się z powrotem. Zaraz mi malutką włożyli tutaj pod koszulę, tutaj mi ją położna czy jakaś lekarka przykryła jeszcze moją koszulą jakimiś pieluszkami, żeby było jej ciepło. I tak słuchajcie, leżałyśmy sobie z bite 2 godziny, nawet chyba dłużej niż 2 godziny, więc to było niezwykłe, że możemy tak skóra do skóry się długo przytulać, bo właśnie jak rodziłam Lilusię, pierwszą córkę, to dostałam ją na rączki, ale zaraz ją wziął mój mąż, potem poszła do badania i to było tak bardzo, wiecie, szybko. Nie mieliśmy takiej długiej chwili dla siebie. Też wtedy był COVID, więc może im zależało na czasie, żeby to wszystko było szybko, szybko i żebyśmy się szybko rozstali i każdy poszedł, wiecie, w swoją stronę. A tutaj tego czasu było bardzo dużo. Pamiętam, że malutka leżała z pępowiną i lekarka właśnie w pewnym momencie podeszła, pokazała mi tę pępowinę i powiedziała, że tętno ustało, teraz będziemy tę pępowinę obcinać, czy mąż chciałby obciąć, więc tata pępowinę obcinał, jak właśnie to tętno ustało, więc mam wrażenie, że wszystko tak się toczyło bardzo, bardzo powoli, więc po tych 2 godzinach też położna pomogła malutkiej przystawić się do piersi, co nie było wcale takie proste, nie był to urodzony ssak, tak jak moja córa, że jak się przystała, to po prostu przez 2 lata nie chciała puścić, więc nie było tak łatwo, ale to myślę, że wam opowiem w filmie z Q&A z pytaniami o poród, ponieważ dużo, dużo pytań od was dostałam, więc chyba jeszcze ten film nagram, póki mam czas, więc tam wam opowiem, bo wiem, że nie każdy obejrzy ten film, więc chciałabym zrobić taką małą podziałkę. Także kolejne dni, jeśli chodzi o poród w szpitalu, były naprawdę ciężkie. Zostałyśmy, to był poniedziałek, ja przyjechałam w sobotę, w niedzielę zaczęto mnie, że tak powiem, indukować.
poniedziałek się malutka urodziła rano i my wyszłyśmy w czwartek, więc naprawdę bardzo dużo dni, 3 dni byłyśmy jeszcze na oddziale, które były bardzo trudne. Nie wiem, czy wasze noworodki po prostu śpią w szpitalu, ale mojej malusi było bardzo ciężko zasnąć. W ogóle wszyscy są tak głośno w tym szpitalu. Wiecie, co chwilę niby już obchód był mój, był pediatryczny. Za chwilę jeszcze jakaś pani wyszła zobaczyć pępek, cyk, waliła to światło. Potem pani śmieci wyrzucić, o Jezu. I wiecie, tym workiem, tym kubłem, no naprawdę był taki hałas. Całe szczęście byłam sama w sali, więc też mogłam sobie tutaj światłami regulować, ale co z tego, jak ktokolwiek wszedł, to walił wszystkim, gadał głośno. Była jedna lekarka przy wypisie, która weszła i powiedziała coś do mnie szeptem, czy tam po prostu ściszonym głosem, za co jej bardzo podziękowałam, bo nie było mi łatwo malutką uspać. Miałyśmy właśnie problemy z przestawieniem się, z piciem. Ona nie miała takiego mocnego odruchu ssania, bardzo ciężko jej się piło. W związku z tym ja, wiecie, mega się natrudziłam, żeby ją uspać. Ona płakała, ja płakałam, no naprawdę były to ciężkie dni, więc cieszyłam się, jak nie wiem, że wracam do domu. Jak wróciłam, to już po prostu pięknie spała, więc chyba też potrzebowała tego ciszy i spokoju, tak jak ja. No i tak Lilusia nas odebrała w czwartek razem z tatą. Od razu Myszę, naszą małą Melusię, wycałowała i spytała się, czy zabieramy ją do domu. Od razu mówiła, że ją kocha, chciała ją nieść, więc naprawdę super. A ja mam wrażenie, że moja Lili urosła i po prostu jest jakaś uczennica, taka duża, i ten głosik, w ogóle tak dawno go nie słyszałam, bo nie byłam też z nią w stanie rozmawiać. Po prostu byłam rozwalona na tej porodówce. Może na porodówce już nie, ale na indukcji, no po już trochę mi przeszło, no bo wiadomo, jakieś tam emocje ze mnie zeszły, ale moja tęsknota za Lili była naprawdę bardzo ogromna, że nie byłam w stanie z nią porozmawiać przez telefon, bo byłam pewna, że po prostu będę płakała i wyła, a to nie o to chodzi, ja ją powinnam pocieszyć, a nie płakać, więc jedyne co, to jakiś tam filmik po prostu nagrałam, zdjęcia wysłałam, tyle ile byłam w stanie, ale po prostu nie słyszałam jej głosu przez 5 dni, a wiecie, a 2,5 roku jestem z nią w dzień, więc miałam wrażenie, że inna dziewczynka do mnie przyszła, nie dość, że inna, w sensie, że starsza i jakaś taka dojrzalsza, to jeszcze miałam wrażenie, że przyszła mała laurka, czyli mała ja. Po prostu tak siebie zobaczyłam, jak wiecie, te parę dni nie widziałam, i jak weszła, to po prostu miałam wrażenie, że mój mały klonik wszedł do tego, do tej sali, więc cudownie było wrócić do domu, byłam już bardzo, bardzo szczęśliwa. Także chyba tyle, co chciałam wam powiedzieć na ten moment o porodzie. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Także jak widzicie, zaczęło się nieco stresująco, bo nie wiedziałam, jak to wszystko się rozkręci, ale całe szczęście właśnie, nie wiem, czy to ten ruch pomógł, te ćwiczenia moje, jakiekolwiek, te schody, ale no afirmacje, i do końca wierzyłam, że uda się rozpocząć ten poród samoistnie, że nie będę musiała, bo chyba kolejnym krokiem w indukcji, z tego co wiem, chociaż nie chciałam się zagłębiać, bo jakby wierzyłam w to, że urodzę, ale chyba następnie byłaby właśnie próba oksytocyną, potem jest chyba przebijanie wód płodowych, ewentualnie przy braku postępu jest cesarka, także tyle, ile historii też się nasłuchałam na tej patologii ciąży, dziewczyn, które po prostu muszą leżeć, bo już im wody płodowe odchodzą, dziewczyn, które po prostu muszą rozwiązać ciążę, bo już jest po prostu zbyt duża masa dziecka, a jeszcze nie jest czas i oksytocyna na nie nie działa i mają tych prób ileś. No naprawdę bardzo ciężko jest. Nie jest to łatwe urodzić maluszka. Najważniejsze jest to, żeby wszystkie te historie, jakkolwiek zakończone, jakimkolwiek sposobem, zakończyły się oczywiście pozytywnie, w zdrowiu i szczęściu. To jest najważniejsze, a naprawdę trzeba się natrudzić, jak widzicie, żeby tego maluszka na świat wydać, ale zdecydowanie warto, bo faktycznie się już o tym bólu, o tym stresie tak mocno nie pamięta. Jeszcze jestem na świeżo, więc pamiętam, ale na pewno jest to warte tego, żeby trzymać tą małą słodycz w swoich ramionach. Także dobra, to by było już na tyle, nie będę już przedłużać. Tak wyglądał mój drugi poród. No i tyle, trzymam z was kciuki, jeśli przed wami jeszcze poród, czy jeśli już się rozwiązałyście, że tak powiem, to oczywiście wam również przesyłam gratulacje. Subskrybujcie oczywiście kanał, żeby być na bieżąco, i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!